Dzień dobry Państwu. Witamy w programie Przegląd Prasy Ekonomicznej. A ze mną jak zwykle są Janina Pokaska. Dzień dobry. I Sylwia Rzepka. Witam pięknie. Będziemy dzisiaj mówić o nowościach. Co tam w prasie ekonomicznej? Dzień Gazeta Prawna jak zawsze. Sprzedawcy gotowych firm i wirtualne biura wkrótce pod ścisłym nadzorem. Świecenie tego typu usług staje się działalnością regulowaną. Zabrak wpisu do nowego rejestru prowadzonego przez resort finansów będzie grozić kara do 100 tysięcy złotych. Czyli jeżeli prowadzimy wirtualną firmę. Tak, wirtualne biuro. Wirtualne biuro. Albo na przykład zakładamy spółki dla sprzedaży, to musimy zarejestrować się do tego rejestru. To będziemy musieli o tym pamiętać. Tak jest. Znaczy nie my, tylko Państwo. Proszę Państwa, ja mam, że fikcyjne transakcje, które mają poprawić pozycjonowanie, mogą okazać się bardzo kosztowne i tak pisze Dziennik Gazeta Prawna, nie warto sztucznie podbijać ofert na Allegro. Jest tak, że żeby nasz produkt był wyżej pozycjonowany, no to wykupujemy sobie taką ofertę sponsorowaną. No i niektórzy chcą tego uniknąć. Poprzez to, że zakładają subkonta, z których sobie później niby kupują ten produkt, następnie anulują te transakcje i Allegro zwraca prowizję, natomiast nasz produkt idzie w górę w pozycjonowaniu. No i proszę Państwa, też jedna osoba tak zrobiła, no i Allegro, serwis Allegro no wyczuł, że to jest sztuczne jakby podbijanie swoich transakcji i nie zwrócił jej prowizji. I Dziennik Gazeta Prawna zapytał, na jakiej podstawie. No i Allegro odpowiedziało, że to jest na wskazana punkt 10 swojego regulaminu i cytuję, że wszelkie działania podejmowane przez użytkownika powinny być zgodne z regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Fikcyjne transakcje służące poprawieniu pozycjonowania łamią te reguły. Czyli nieuczciwość nie popłaca. Nie popłaca. A ja trochę poważniej, czyli będzie wsparcie dla dzieci uzależnionych od internetu. Proszę Państwa, wszyscy doskonale wiemy, wszyscy ci, którzy mają dzieci, że ta ogromna ilość godzin, które dzieci spędzały przez ten ostatni rok przed internetem, przed telewizorem, przed ekranem ogólnie, sprawiły, że część dzieci niestety uzależniło się od internetu. Nie wyobrażają sobie już dnia bez grania w gry, bez spotykania się online. To jest poważny problem i nawet w rozmowach takich radiowych czasami słyszę, że pytają dziennikarzy, czy coś można zrobić w tej kwestii. No i teraz będzie wsparcie dla dzieci uzależnionych. Już od lipca aż do czerwca 2023 będzie nowy program, który będzie wspomagał te dzieci w uzależnieniu, tak? Pacjenci powinni posiadać rozpoznanie innego zaburzenia nawyków i popędów zgodnie z międzynarodową statystyczną klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych ICD. Także proszę Państwa, myślę, że warto zadbać o swoje dzieci, udać się do lekarza i powoli już zacząć przestawiać dzieci na ten system raczej chodzenia na basen. Ale to jest tylko dla dzieci, tak? Tylko czyli dla dzieci. Czyli jeżeli my jako dorośli też się uzależniliśmy, to nas to nie obowiązuje. Proponuję się uzależnić od czegoś innego, na przykład od biegania. Będzie to zdrowsze. Poleasingowe auto można sprzedać po upływie pół roku bez podatku. Kto wykupił z leasingu samochód używany wcześniej w biznesie i nie wprowadzi go do ewidencji środków trwałych, po upływie pół roku może sprzedać takie auto i nie zapłacić podatku. No to świetny. Bardzo. Świetny pomysł dla przedsiębiorców, no bo tak. W końcu można jeździć nowym autem. Tak, a później wykupić na siebie tak naprawdę, a nie na firmę, tak, nie? Tak. Proszę Państwa, ja jeszcze takie dwie krótkie informacje. Żołnierze na międzynarodowych misjach, tak żeby speed. I tu chodzi o to, że minister finansów wydał interpretację ogólną, którą w sumie tym samym przyznał. Przyznał tym żołnierzom zwolnienie. Zwolnienie z podatku PIT.
ale właśnie tym, którzy realizują zadania w międzynarodowych jednostkach wojskowych. Także to jest bardzo ważne. Wspomagają misje pokojowe. Tak. I proszę Państwa, jeszcze jedna informacja od lipca. Będzie elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego, czyli jeżeli będziemy składać wnioski, tak jak na przykład teraz uzupełnienie wniosków do KRS-u w formie papierowej, nie można będzie tego robić, będziemy robili to elektronicznie. No, są tam pewne wyjątki od reguły, w sensie takim, że załączniki jednak papierowe trzeba będzie dosłać. Niemniej jednak reguła jest taka, że robimy to elektronicznie. Aha, ale tu jest jedno zwolnienie. Podmioty NGO, czyli organizacje pozarządowe, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców. Czyli inaczej mówiąc, stowarzyszenia i fundacje. Tak, które nie prowadzą działalności gospodarczą, będą zwolnione z tego obowiązku, nadal będą mogły papierowo składać takie wnioski. I tą dobrą informacją żegnamy Państwa na dzisiaj, a ze mną były Janina Pokaska i Sylwia Rzepka. Dziękujemy, że nas oglądacie i do zobaczenia. A program prowadziła Maria Nawrot. Wszyscy chcemy już powrotu do normalności, abyśmy znów mogli cieszyć się pełnią życia bez ograniczeń. Czas, abyśmy się zaszczepili i patrzyli, jak zmienia się przyszłość, w której znów będzie jak dawniej. Chciałabym, aby zniknęły już ograniczenia, żebyśmy znów mogli wspólnie poznawać nowe i ciekawe miejsca. Możemy to zrobić, tylko musimy działać razem. Moja babcia zawsze się o mnie troszczyła i teraz moja kolej, żeby zrobić wszystko, aby czuła się bezpiecznie. Pandemia wiele nam odebrała i każdy z nas odczuwa pustkę na swój sposób. Brak imprez czy wydarzeń sportowych jest tego przykładem. Ale możemy sprawić, że to się zmieni. Szczepienie to proces, w który włączyć się musi każdy z nas. Zaszczepię się, abyśmy znów mogli być razem. A ty? Jaki masz powód, żeby się zaszczepić? Dla nas, medyków, pracowników służby zdrowia, najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim. Musimy być razem. Bądź odpowiedzialny. Zaszczep się, abyśmy już nigdy więcej nie musieli wracać do ograniczeń.